określić. Bardzo lubimy spędzać czas w domu. Bardzo lubimy. Mamy go mało, bo dużo rzeczy robimy zawodowo, więc jak tylko mamy wolne, to po prostu dla nas ogromną przyjemnością jest być w domu. Spędzamy czas w kinie, z chłopakami, jeździmy, podróżujemy, jeździmy na rowerze. No ale chyba taką największą okazję to są podróże właśnie. Jest chyba stąd też, z racji tego, że nasza praca związana jest z wyjazdami, z częstym niebytem w domu, to do tego jeszcze jest ta pasja, która właśnie polega na podróżowaniu. To chyba też dlatego w tym domu odmienimy materię. To jest taka nasza enklawa, nasz spokój, nasze miejsce. No ale tak to mamy swoje pasje poza tym. Ja oprócz sportu jeszcze mam firmę produkującą perfumy, współpracuję z firmą hotelową. Małgosia też ma masę swoich projektów jeszcze oprócz tego, które robi, więc rzeczywiście jesteśmy też zapracowani, więc tym bardziej miło się odpoczywa. A skoro podróże są pasją, to w takim razie to ulubione, wspólne miejsce albo pojedyncze, które na przykład chcielibyście przynieść sobie do Warszawy. Znaczy zdecydowanie naszym ulubionym miejscem podróży jest Azja. To każdemu polecam, naprawdę. To jest kontynent, do którego prawie do każdego kraju warto jeździć, bo przede wszystkim jest bardzo miła atmosfera. Azjaci są niezwykle mili, niezwykle gościnni. Jest stosunkowo tanio, naprawdę. Przepyszny street food, piękne mieszkania czy piękne pokoje można wynająć za naprawdę bardzo przyzwoite pieniądze. Uważam, że podróże do Azji są dużo bardziej opłacalne niż podróże na przykład po Europie. Szczególnie w takich okresach wakacyjnych czy mocnego sezonu. Wietnam, który jest rewelacyjny, czy Tajlandia, którą uwielbiam za to, że mogę tam jeść bez przerwy, a w ogóle się nie tyję. Azję uwielbiamy. Tak, no i ludzie, generalnie energia ludzi. Jakoś w tych akurat miejscach, o których Małgosia mówiła, jest tam bardzo dużo ludzi wyznających buddyzm, a to jest też takiego na zasadzie, że zawsze jest otwarte serce dla drugiego człowieka i my będąc w tych krajach, czy nawet podam jest ekspres, w którym byliśmy również razem, mieliśmy możliwość poznania, że to nie jest tylko kultura Azji, albo że to nie jest tylko tak, bo wypada, albo na pokaz, tylko oni rzeczywiście tacy są. Są otwarci, są mili, akceptują obcokrajowców, ale rzeczywiście też starają się pomóc i być jakieś wsparcie. A rozpędzone tuk-tuki, bo pamiętam,